Cześć, tu Ernest. W tym filmiku omówię wam najważniejsze zmiany i nowości, które przyniosła aktualizacja 6.22 oraz pokażę wam, jakie skiny skrywa w grze, w tym skina ukrytego pod nazwą Polowanie. W końcu koniec koszmarów czar oraz pora na nową aktualizację. Jak zawsze zaczniemy od nowości. W tym tygodniu nasz oręż został wzbogacony o wcześniej zapowiedzianą nową broń, a mianowicie ciężki karabin szturmowy. Występuje luzem, w skrzynkach lub dropach, jak prawie każda inna broń, a dostępna jest w klasach niebieskiej, fioletowej i złotej. I odpowiednio do klasy zadaje 44, 46 lub 48 punktów obrażeń. Wadą tego karabinu jest szybkostrzelność, jak sami widzicie, nie jest ona za szybka. A gdy trzymamy lewy przycisk myszy, to raczej nie trafimy naszego celu na średni dystans. Jednak jeśli postanowimy pestkować, to efektywność broni bardzo wzrasta, a to dzięki wysokim obrażeniom w połączeniu z szybką regeneracją pierwszego celnego strzału. Dalej w temacie broni przedmiotów, to wyrzutnie dyń zamieniono z powrotem na RPG-a, a balony będą teraz występować o 10% rzadziej, co jest zmianą na plus, bo były dosłownie wszędzie. Inną nowością jest tryb okresowy drużyna terroru, w którym to biorą udział dwie drużyny do 32 osób, z czego każda jest podzielona na oddziały. Rozgrywka odbywa się podobnie jak z Zukiem 50-50, ale na początku nie znamy finalnej strefy, a do tego, co każdą nową strefę pojawiają się generatory potworów z wydarzenia koszmarów czar, ale samej kostki już nie ma. Tak samo jak w Fortnite Mers, potwory daje łup i kewa, a jak je trafiamy, to teraz obrażenia zadane im są oznaczone fioletową czcionką, co pozwoli nam odróżnić obrażenia zadane potworom od tych zadanych graczom. Do tego, do gry powrócił tryb okresowy Błyskawica, chyba mój ulubiony tryb, tym razem w oddziałach. W skrócie, ma być to przyspieszona i skrócona rozgrywka zwykłego Battle Royale. Aby ten cel osiągnąć, na początku samej gry znamy już pierwszą strefę, która zaczyna się zamykać, jak już wszyscy gracze wyskoczą z busu bojowego. Burze skurczają się szybciej, zbiera się więcej maców, jest więcej lam i tak dalej. Maksymalna długość rozgrywki to 15 minut i usunięto w tym trybie wózki sklepowe. Poza tym, we wszystkich trybach zmieniono maksymalne obrażenia burzy z 10 na 8. Zaszło też parę sekretnych zmian na mapie oraz w plikach gry, ale jak wiecie, to temat na inny filmik. Do kupienia jest też nowy pakiet startowy, ale jeszcze nie na PC-tach, przynajmniej wtedy, kiedy to nagrywam. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym jeszcze raz wspomnieć, że jeśli chcielibyście mnie wesprzeć wydając fałdolce, to byłbym bardzo wdzięczny, jeśli w zakładce wesprzyj twórcę w sklepie Fortnite użylibyście mojej nazwy w grze, Ernest. Dzięki! A w temacie wycieków, to nadszedł 7 tydzień 6 sezonu, a co za tym idzie, skin polowanie, skiny NFL, w tym sędziowie, oraz nowe emotka, które w grze pokażą nam Hypex. Zobaczcie sami!
to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Bojowym.